ziomeczki, witam was. I teraz muszę wam wyjaśnić parę spraw. Pierwszym, w drugim, w kolejnym odcinku z serii Rezipak. Ponieważ, iż dlatego, gdyż moja paczka, to znaczy paczka Rezipak się mi zepsuła. A konkretnie świat, na którym miałem, się zepsuł. Ponieważ nie chcę teraz na niego wchodzić, bo mi się Minecraft wyłączy. Po prostu chciałem wejść sobie na ten świat i mi się Minecraft crashuje, a przed tym nie miałem w ogóle mobów. Jak mamy opcję w Raids minimapie, żeby pokazać moby, to po prostu nigdzie tego nie ma. Nie ma żadnych mobów, nie ma. Tak więc, stworzymy teraz sobie nowy świat. Create new world, proszę bardzo. Rezipak, Minecraft na modach, survival. Ok, create new world. To jest odcinek 1.1. Czyli tak jakby pierwszy, ale na nowej edycji. Fuck that shit. Co tam mamy? Nie. Ej. Nam. 50%. Albo wiecie co, na stówkę, żeby było hardkorowo. Hardkorowo. Rekiny? Czy delfiny? Są chyba rekiny. Wiecie co, wolę nie podpływać. Ale to są... Nie, to są... Yeah. To jest rekin, a jest pokazane, że to jest mob pasywny. Więc ja tu nie ogarniam. Nie bije mnie. Nic ze mną nie robi. Dobra, to ja go też nie będę bił. Chociaż już go zbiłem. Co my tutaj mamy? Mamy coś takiego na drzewie. Mam nadzieję, że ten świat będzie normalnym światem, jak widzicie, już mam moby, to na czerwono i to na zielono to są moby i to na biało to też są moby, tylko na biało to są moby pozytywne, na zielono to są moby pasywne, a na czerwono to są moby negatywne, czyli takie, które zrobią wszystko, aby mnie zabić. No więc do tych czerwonych kropek radzę się nie zbliżać. I ja się również nie będę zbliżał, fuck. Jak tam się dostać? Jak chcę się dostać do tego domku? No. Jedno drewienko. Crafting table. Okej. Musimy siekierę wziąć. Tam mamy statek. To znaczy statek. Coś wiszącego. Tam mamy statek. A tam mamy jakieś drzewa. Jakiś biom nowy. Generalnie z moda jakiegoś na pewno, ale nie wiem jakiego. I mamy mało czasu, bo konkretnie 10 minut, tak więc to będzie małe sprostowanie w tym odcinku. Postaram się ogarnąć troszkę rzeczy. Może i ogarnę już jakąś, nie wiem, bazę albo coś w tym rodzaju, a nie tak jak w poprzednim odcinku. Nic po prostu nie miałem. Mamy pierwsze rzeczy, mamy patyki. Dobra, tak zrobimy. Okej, nie będziemy robić sobie jeszcze... wszystkiego drewnianego, tylko zrobimy sobie kamienne. Dlatego teraz się wkopię tutaj gdzieś w dół po kamienne rzeczy, to znaczy po kobla, a dzięki koblowi będę mógł mieć kamienne rzeczy. No to chyba oczywiste, tak każdy Minecraftowicz powinien to wiedzieć. Tak więc kopiemy, tak troszeczkę więcej kobla wykopię. Nie tyle, żeby się zniszczył kill off, bo czasu na to też nie mamy. Musimy się sprężyć, jak na The Walls, i w ogóle wiecie o co chodzi. I pod ostatnim filmem było dużo łapek, bo w chwili obecnej, kiedy to nagrywam, jest bodajże 50 coś łapek w górę i ponad 1000 wyświetleń. Wow. Wow, mam tyle do powiedzenia, wow. Bo to jest coś niespotykanego. U mnie 1000 wyświetleń w ciągu, nie wiem, 2 dni. No dobra, 3 niecałych, tak? Ale w ciągu 2 dni już było 1000 wyświetleń. Na początku tak szybko ruszyły wyświetlenia, że to jest po prostu mała bania. Ja się tak ucieszyłem, whatever. Ale było zarąbiście, tak? Bo cieszę się. Mały nożyk? Nie, to jest nóż. Noż. Nożyk. Dobra. Tutaj mamy te rzeczy. To sobie to schowamy. I skoro mamy już zikiergę, to możemy zebrać grafting. No i może drużkę drewna, bo jest Drigabidator. Nie chcę mówić takim językiem. Jest Trikepitator. O kurwa. Co jest? To jest mob...
pozytywny, no. Można tak powiedzieć, przynajmniej mi nie zaatakuje chyba, wnioskując po radarze na arei minimapie. Jest Trickapitator, dlatego tak długo kopię, ale za to całe drzewo mi się skosi, jabłuszka dostanę i będę ją zżreć. W teorii przynajmniej. No nie dostałem jabłuszek. Jaka bida, jak trzymam shifta to wolniej kopię, dlatego wolę nie trzymać shifta i kopać normalnie niż czekać 2 godziny na wykopanie jednego drewna. Zależy mi na drewnie. Na żarełko też. Też by się przydało żarełko, ale głównie drewno. O, jest jabłuszko, no. Dziękuję. Sobie jeszcze jedno drzewko skosimy. Mój tata jeszcze z pracy nie wraca? Się zrymowało, nie czuję, że rymuje. Mój tata z pracy nie wraca. Nie wiem, może się zrymowało. Kiepski jestem w rymach. Dobra, to może pójdziemy ogarnąć to coś. Nie będę go atakować. Już, nie wiem, tak sobie myślę, że może z niego żarełko jakieś wypadnie. Cokolwiek, żebym mógł się tym pożywić. Czym bym mógł się pożywić. No i pod G mamy różne takie te rzeczy, ale teraz, poczekajcie, sobie ustawię tylko to, żeby mi pokazywało wszystko. Just git. Więc Oski jest happy, bo mamy wszystkie moby. Rekiny też, a mnie zaraz je. Fuck, zje mnie. No teraz mnie je. Co? O nie. Ej, ja nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć, masz 1 HP. No. Nie, Oski nie może zginąć już w pierwszym odcinku, to znaczy w drugim. Ale w pierwszym odcinku na tej mapie. Dostaliśmy 2 Shark Teeth. Czyli zębunie. O, rybunia, fishy. Fishy, come on tu papa, come tu papa. O, tak. Jej, mamy rybkę, jak fajnie. Kurde, czemu je kobla postawiłem? Nie wiem. Dobra, spapusialiśmy. Możemy iść dalej. 4 minutki pozostały mi czasu, bo muszę się zwijać. Zaatakujemy może ten statek, co? Co wy na to? Może pierwsza śmierć będzie. Dobra, idziemy na statek. Przydałaby się regeneracja. W tym celu skosimy chyba to drzewo. Cała siekiera mi pójdzie. Ale skosimy to drzewo. Będę kosił to 2 godziny. Ale skosimy to drzewo. Kosze. 5 godzin później nareszcie skosiłem i nie mam jabłek, no. To drzewo mnie nie lubi. Nie lubi mnie pod żadnym pozorem. Dobra, to nie najedzeni. Idziemy tam. Na zdatek. I ilu tu będzie na mnie czekać? Ile obstawiacie? O kurwa. Nie. No muszę to rozwalić. Oh, fuck that shit. Z Blazami nie mam zamiaru walczyć. Ale chyba muszę. Tu nic nie ma. To jest Blazowy statek, że tak powiem. Tu też nic nie ma. Czyli może tam zejść? Fuck! Oh my god. To wiecie co, może zrobię to tak. Nie mogę go też tak bić. Naprawdę. Jezu, jak się wystraszyłem, zaraz zdechnę. 3 serduszka. Gin. Jej. O nie. Fuck, 1 serce. Pół serca. Co ja gadam? What the fuck? To się wszystko pali. No to już po stateczku. Heh. O fuck. Muszę stąd spierdzielać. O fuck, man. Fuck that shit. Nie, tu się wszystko. Ha, gad. Ale może tu coś będzie. Bo słyszę zombiaczki. To może skrzynki się nie zjarają. Skoro mam pół serduszka. No, cześć zombiaczki, też was lubię. Ale mam pół serca. No, jeszcze nie ma żadnych skrzynek. Zdzierstwo. Nie statek, zdzierstwo. Ej, tak chyba.
Wypadnie nam skończyć odcinek. To znaczy mi. Ale wy to oglądacie, ty, mój drogi, kochany widzu. Co ja bym bez was zrobił, bez ciebie szczególnie. Zaraz będzie w komentarzach. A nie, a kogo miałeś na myśli, Mnie, mnie czy mnie? I powiem tak, nie będę zmieniał, przynajmniej nie będę się starał zmieniać poziomu trudności. Będę cały czas na normal grał, żeby wiecie, potem nie było znowu w topy, że nie ma mobów. Wolę nie ryzykować, tylko teraz muszę wykombinować, skąd jedzenie wziąć. Tak, muszę wykombinować, a z nim nie mam zamiaru się bić. Nie, ja stąd idę, bo ty chyba mnie lubisz, tak inaczej patrząc. Tu nie ma mobów, jeszcze się nie zrespiły. Fuck. Nie możesz się zrespić. Nie możesz. A jeszcze Trikepitator, no. Aaaa! No nie. Naprawdę. Nie każcie mi tam wchodzić wyżej. Dobra. No nie ma żarełka. Czy ja tu gdzieś, ludzie, teraz jedzenie znajdę? Noc nadchodzi, ja tu zginę. Zginę marnie. Jedynym sposobem na przetrwanie będzie zginięcie. Dobra, tak więc, ludzie, teraz zakończymy odcinek. W następnym odcinku widzimy się w tym samym miejscu. Nic nie będę robić więcej. Przepraszam was jeszcze bardzo za te dwa pierwsze niefortunne, nudne odcinki, bo chyba to są nudne moim zdaniem, no. Następne odcinki będą lepsze. W następnym odcinku spróbujemy coś sensownego zrobić pod... biorąc pod uwagę, że teraz miałem mało czasu, że już muszę zwijać. No przepraszam was bardzo, ale zrozumcie to, że ja mam nawał pracy. Szkoła boli. Oh fuck that shit, man. Ja zginę, ja zanim tam dobiegnę. Fuck! Chyba wiecie co, żałuję, że te moby się teraz respią. Walić już ten level. Ale mam itemsy. O nie. Czy ja tam słyszę minigolema? Dobra, kochani moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. A teraz nie wiem, co się ze mną stanie. Ale cześć. Bye bye.